Cześć, z tej strony Krzysiek, KM Programs. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu, na którym omówimy sobie, jak zaimplementować wzorzec projektowy Bridge. Jest to wzorzec strukturalny, o którym mówi się, że pozwala nam odseparować implementację od interfejsu lub od abstrakcji. Wzorzec projektowy Bridge pozwala na bardzo elastyczne e, traktowanie naszego kodu, elementów naszego kodu pozwala nam elastycznie dostarczać implementacje dla różnych interfejsów, dla różnych abstrakcyjnych części naszego programu w taki sposób, że inne elementy nawet o tym nie wiedzą. Pozwala więc w wygodny sposób odseparować od siebie kolejne komponenty w naszej aplikacji. Jest on bardzo wygodny, a przez swoją uniwersalność myślę, że jeszcze nieraz spotkacie go na naszych szkoleniach, gdzie będziemy używać go w większych projektach. Wyodrębnimy sobie pewne elementy, które będziemy w stanie tym wzorcem projektowym potraktować i też tam go będziemy wykorzystywać, po to chociażby, żebyście mogli później pochwalić się tym w Waszych programach. Jeżeli chodzi o wszelkie detale i szczegóły odnośnie wzorców projektowych, pozostawiam sobie na to nasze spotkania szkoleniowe, na których odpowiem na każde Wasze pytanie, natomiast zobaczycie już za chwilę, że ta implementacja, którą przedstawię, powinna bez kłopotu rozjaśnić wszelkie wątpliwości. Oczywiście, zgodnie z tym, co sobie założyliśmy, wszystkie implementacje wzorców projektowych, które będą w tej serii prezentowane, będę wykonywał w języku C Sharp i właśnie dlatego teraz przechodzimy do Visual Studio, gdzie już czeka na nas przygotowany program. Dzisiaj w rolach głównych wystąpi kilka interfejsów, dokładnie dwa interfejsy. Pierwszy z nich to jest interfejs iGenerator, którego zadaniem będzie generowanie listy elementów, Typu T, stąd ta metoda generate, która właśnie taką listę zwraca i przyjmuje jako argument size zmienną typu int. Dla tego interfejsu mamy dwie implementacje. Pierwsza z nich to jest random digits generator, która to implementacja dostarczy nam tyle liczb, ile tutaj podano jako argument. Oczywiście to będą liczby, a w zasadzie to cyfry losowane z przedziału od 0 do 9. W taki oto sposób w zwyczajnej pętli for dokonuję losowania tych właśnie elementów i zwracam później w postaci kolekcji numbers. Zwróćcie uwagę, że nie zrobiłem tutaj na przykład zabezpieczenia, czy size ma odpowiednią wartość. A co jeżeli size będzie ujemny? Tego typu rzeczy to już jest wasze zadanie Poprawcie ten kod tak, żeby można było uznać go za w miarę bezpieczny. Kolejna implementacja. To Digit String Generator. Jest to implementacja, której zadaniem będzie napis, który został przekazany, który jest jako pole składowe tej klasy i został przekazany w trakcie inicjalizacji za pomocą konstruktora, rozbić na pojedyncze znaczki, które to będą cyferkami, i te cyferki normalnie przekonwertować do znowu elementów listy typu int. I tu znowu zauważcie, że nie do końca wszystko sprawdziłem. Czy nasz napis ma w sobie same cyferki? Czy ten size jest ok? Jedyne co sprawdziłem to, czy digits length jest mniejszy od size. No bo tak sobie przyjąłem, że jeżeli tak jest, to rzucamy wyjątek. Takie moje, małe widzi się. Zróbcie tak, żeby ten kod. Był w miarę bezpieczny, tak samo jak w poprzednim przy, przypadku. Na kolejnym spotkaniu, oczywiście, sprawdzamy sobie to wszystko i analizujemy Wasze rozwiązania. Mamy zatem dwie implementacje dla interfejsu iGenerator, czyli pierwsza grupka rozwiązań już za nami. Kolejny interfejs, który się dzisiaj pojawi, to interfejs iConverter, którego zdaniem będzie konwertować listę elementów typu T do listy elementów typu U. I dla tego interfejsu przygotowałem sobie ponownie dwie proste implementacje. Pierwsza to jest Digistus Strings Converter. Implementacja, która będzie przyjmowała listę elementów typu int i generowała ją na listę elementów typu string. Przy czym zakładamy, że dostajemy w tej liście same cyferki od 0 do 9, więc każdą z nich przerobimy na słowną reprezentację takiej właśnie cyfry. Jeżeli element nie będzie spełniał naszych oczekiwań, Oczywiście kończy się to wyjątkiem. Tutaj później mamy return, a po nim prosta konwersja. Myślę, że bez kłopotu poradzicie sobie z analizą tego kodu. Druga implementacja interfejsu iConverter to implementacja, która dostaje znowuż listę elementów typu int, ale w tym przypadku jest to digits to binary code converter, czyli te kolejne cyferki będzie konwertowała do liczby binarnej za pomocą tej prostej instrukcji. Mamy zatem dwa interfejsy. domyślacie się już chyba co tu się święci. Jeden będzie generował dane, a drugi będzie je konwertował. Czyli mamy jakąś prostą logikę: generator danych i konwerter. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że są to interfejsy i już same te interfejsy dają nam ile? Cztery możliwości, prawda? Jeżeli do każdego interfejsu mamy po dwie implementacje. W związku z tym, właśnie już tutaj za chwilkę będziemy to wszystko spinać. Będziemy mieli możliwość, żeby wykorzystać te różne kombinacje im, zastosowanych implementacji. Natomiast to wszystko będzie całkowicie odseparowane. Yy, jeden nie będzie miał wpływu, jeden interfejs, czy też implementacji jednego interfejsu nie będą miały wpływu na zachowanie implementacji drugiego interfejsu. I jeżeli teraz jeszcze to obłożymy klasą abstrakcyjną, która czeka na nas poniżej, data processor, w którym właśnie mamy pola składowe w postaci interfejsu, o której przed chwilą mówiłem, i metodę abstrakcyjną, która będzie nimi zarządzała, to mamy gotowy wzorzec projektowy bridge. Ponieważ w tym momencie, w implementacji, czy też w klasie, która będzie rozszerzała yy, tą klasę abstrakcyjną, tak jak właśnie nasz przykład poniżej, digit to string processor, będziemy sobie tylko jako konstruktor przekazywali konkretne implementacje. Interfejsów, o których była wcześniej mowa, a później w, w implementacji metody abstrakcyjnej process data wykorzystywali tylko te implementacje na różny sposób. Tutaj oczywiście przykład jest bardzo prosty. Chodzi tylko o to, że generujemy dane. Do listy intów, a to następnie przerabiamy do listy stringów. Ale oczywiście ja bym tutaj mógł wykonać bardziej skomplikowaną logikę i znowu implementacja klasy abstrakcyjnej w postaci klasy to Strings Processor nijak wpływa na implementację interfejsów, o których wcześniej była mowa. Podobnie jak implementacja tamtych interfejsów nijak ma się do. Mm, tej, tutaj klasy Digits to Strings Processor. Czyli pełna separacja tych komponentów, które tylko możemy teraz podmieniać i stosować, wykorzystywać ten właśnie iloczyn kartezjański, o którym tutaj na początku mówiłem. W taki oto sposób. Pokazałem wam, jak możemy zaimplementować przykład, bo to jest prosty przykład w bardziej złożonych e, aplikacjach. Wiadomo, on się bardziej rozbuduje, ale mam nadzieję, że czujecie tą elastyczność, która płynie z zastosowania tego wzorca. Na koniec mamy przykładowy program w mainie, który stosuje akurat random digits generator oraz, oraz digits to strings converter, czyli na początek mamy ge generowane losowo cyferki, które zostaną później przerobione na ich słowną reprezentację. Wszystko spięte w ramach e, Digits to Strings Processor i wywołanie metody ProcessData, zaraz zobaczymy wyniki. W drugiej implementacji mamy digit string Generator, czyli z napisu będziemy robili sobie cyferki a następnie DGS to Binary Code Converter, czyli będziemy przerabiali te cyferki do postaci mm, kodu binarnego, wszystko później spięte, wywołana metoda, metoda Process Data i zaraz zobaczymy na gotowe wyniki. Zobaczymy może, jak to działa. No nie powinniśmy zobaczyć nic nadzwyczajnego, po prostu słowna reprezentacja cyferek, a później kody binarne. Tych cyferek. Jedyna rzecz, którą byśmy mogli tu jeszcze zmienić, i to jest wasza kolejna praca domowa, zauważcie, że mamy tutaj statyczne podejście do tematu, czyli ustalamy, jaki będzie generator, jaki będzie konwerter już na etapie inicjalizacji obiektu digis to strings processor. Dlatego moja propozycja zrobić mi z tego implementację dynamiczną, czyli taką że w trakcie gdy ten obiekt na przykład random yy, przepraszam digits to strings procesor 1 będzie sobie istniał, mogę mu tą strategię właśnie yy, zachowanie zmienić. No i tutaj słusznie widzicie w tym wzorcu też jest ten moment gdzie wykorzystuje się Wzorzec projektowy, strategia, prawda, o której mówiliśmy sobie ostatnio. Zresztą niektórym te wzorce się mylą. Mam nadzieję, że Wy już teraz widzicie, że wzorzec bridge robi jeszcze więcej. Dokonuje jeszcze większej, jeszcze większej separacji komponentów od siebie, ale też tutaj łatwo wywnioskować, że faktycznie ten wzorzec strategia ma również swój udział w tym miejscu. I w taki oto sposób. Pokazałem Wam kolejny wzorzec projektowy Bridge, zaimplementowałem to w języku C-Sharp. Cały kod, który tutaj dzisiaj przedstawiłem, znajdziecie na GitHubie, link do repozytorium, oczywiście w opisie do tego filmu, tam też link do mojej strony, na którą serdecznie i gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że wszystko było jasne, jeżeli nie. Pamiętajcie, na kolejnych spotkaniach szkoleniowych czekam na Wasze pytania, ale również i ja Was będę pytał z tych wszystkich zagadnień, które dzisiaj poruszyłem, jak i z tych problemów, które przedstawiłem i poprosiłem, żebyście je rozwiązali. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.